Ja zawsze podchodzę do tego bardzo ostrożnie, ponieważ nawet nie typuję, ponieważ nie lubię czegoś takiego, nawet jeśli chodzi o Julię, że tak jest dmuchany balon i są takie oczekiwania, a ja nie chcę, żeby ta dziewczyna się stresowała oczekiwaniami. Ona ma zatańczyć jak najlepiej, jak zatańczy jak najlepiej, to wtedy właśnie wszyscy mają powiedzieć, o, zatańczyła. A tak jak wcześniej ten balon tak rośnie, rośnie, myślę, że niepotrzebnie wtedy dla danej gwiazdy jest to po prostu duże obciążenie. Więc ja zawsze taka jestem, dzisiaj z dystansem, a w piątek z pazurem. Podobnie też było z Basią Kurdej-Szatan w poprzedniej edycji, ale tu się potwierdziło, Basia świetnie tańczyła. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że tak samo wszyscy na Basie. Oczywiście to było śmieszne po tym, jak Basia dostawała dobre noty, to, że ją faworyzujemy, co nie było prawdą. Ona po prostu bardzo ładnie tańczyła od początku. Może się okazać, że z Julią jest tak samo, bo ja się zgodzę, że dzisiaj akurat na scenie zaprezentowała się bardzo ładnie, więc coś może jest na rzeczy. Zobaczymy.